10 maja Polacy pójdą do urn, by wybrać głowę państwa na kolejne 5 lat. Na ten dzień marszałek Sejmu Elżbieta Witek wyznaczyła datę wyborów prezydenckich 2020. Jeszcze w tym tygodniu walkę o reelekcję może oficjalnie ogłosić Andrzej Duda. Zrobili to już Małgorzata Kidawa-Błońska, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia, Robert Biedroń i Krzysztof Bosak. Wybory prezydenckie odbędą się w niedzielę 10 maja, ogłosiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Zgodnie z przepisami druga tura wyborów, jeśli będzie konieczna, odbędzie się 2 tygodnie później, czyli 24 maja. Zgodnie z konstytucją wybory prezydenta Rzeczypospolitej zarządza marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującej głowy państwa. 100 dni przed upływem kadencji prezydenta wypada we wtorek 28 kwietnia 2020. 75 dni przed upływem kadencji to sobota 23 maja. Marszałek Witek miała do wyboru jedną z niedziel maja, 3, 10 lub 17. Ostatecznie wyznaczyła datę wyborów prezydenckich na 10 maja. Formalnie kampania wyborcza ruszy po opublikowaniu postanowienia w sprawie wyborów w Dzienniku Ustaw. Ma to nastąpić jeszcze w środę lub czwartek. A ty na kogo zagłosujesz? Duda, Kidawa, Kosiniak, Hołownia, Biedroń czy Bosak? A może masz to wszystko w dupie? Daj koniecznie znać w komentarzach, a tymczasem kliknij koniecznie ten film, który właśnie ci wyświetlam, a zobaczysz, jak na grubo rozpoczęła się już kampania prezydenta Dudy. Cześć!